Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałbym Państwu dać informację z koszykówki, mini koszykówka chłopców w dniu 7 w zespole placówek oświatowych numer 1, a więc w Starej Jedynce odbyły się mistrzostwa działdowa szkół podstawowych klas rocznik 2009 i młodsi, czyli mini piłka koszykowa. Wystartowały wszystkie zespoły działdowskie, szkolne mecze, rozegrano mecze każdy z każdym, a więc każdy zespół rozegrał 3 spotkania. Zdecydowane zwycięstwo odniosła szkoła podstawowa numer 3, czyli zespół placówek oświatowych numer 3, a pozostałe 3 zespoły były bardzo wyrównane i punkty decydowały o tym, kto będzie drugi, kto będzie trzeci. Kolejność końcowa, trójka pierwsza, jedynka druga, dwójka trzecia, no i czwórka w tym razem była czwarta. Fajny turniej, dzieciaki naprawdę wspaniale się bawiły, może poziom nie był zbyt wysoki, zespół pana Pawła Szczureckiego z trójki był zdecydowanie najlepszym zespołem, pozostałe zespoły, no to dużo walki, wielkie zaangażowanie dzieciaków i ogólnie widziałem, że wszyscy byli z tego turnieju zadowoleni. Była to już 13. impreza Współzawodnictwa Sportowego na rok szkolny 2021-2022 i zaraz po świętach, 22. w Zespole Placówek Oświatowych nr 4 rozegramy mini piłkę koszykową dziewcząt rocznik 2009 i młodsze. To będzie 14. impreza i ostatnia decydująca o tym, która szkoła jest najlepszą szkołą w roku szkolnym 2021-2022, to meeting lekkoatletyczny w dniu 1 maja, a przypominam, gościem honorowym tego meetingu będzie rekordzistka Polski na 1500, 3000 metrów i 5000 metrów Lidia Chojecka. Serdecznie zapraszam i na koszykówkę, i na zawody lekkoatletyczne 1 maja z okazji Konstytucji 3 maja. Dziękuję Państwu.